Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony witam was w nowej serii Hydroneer. Kochani, zrobiłem wam ostatnią ankietę i stwierdziliście, że bardzo lubicie sandboxy i że te sandboxy chcecie oglądać, tak więc wychodzę wam naprzeciw i przedstawiam wam w sumie grę inspirującą się trochę Factorio. Tak mi się przynajmniej wydaje. Siedzimy się tutaj w wydobywce. Surowcy i będziemy musieli sobie naszą fabrykę rozbudowywać właśnie poprzez automatyzację. No ale wiadomo, początki są trudne, tak więc bez zbędnego tutaj gadania. Ja już sobie tą grę przetestowałem, nie wiem ile tam było mniej więcej czasu, z 5 minut, coś koło tego. Chociaż powiem wam, że na początku w ogóle nie ogarnąłem instruktażu, chociaż teraz już wiem mniej więcej jak to działa, ale nadal mogę być lamą. Jeżeli chodzi o kampanię, pseudokampanię, ja tam widzę język piracki. dobre. Ale nie, zagramy sobie oczywiście w języku polskim. No i co? Póki Shiro, oczywiście zapis. Steam Cloud i zacznijmy nową grę. Szybkie wejście. Mam nadzieję, że szybkie wyjście nie będzie. No i widzicie, na początku oczywiście włączyłem grę i tak sobie pomyślałem, kurde, no respił nas tutaj, ale bez żadnego celu. Okej, chodź sobie po okolicy. Tak naprawdę dali nas tutaj, wiecie, no tak wrzucili do świata i tyle. I co sobie człowieku tutaj możesz pomyśleć, co robić dalej? No nie wiesz. W szczególności, że nawet nie wiedziałem, iż wydobycie troszeczkę w tej grze działa inaczej, jak myślałem. Ale to, dojdziemy do tego za chwilę. Na początek. Nie możesz tego postawić? Możesz. Nie, do wody wpadło. Dobra, na razie zrób to tak. Na początek mamy do dyspozycji wózek, którym będziemy mogli sobie transportować nasze surowce oraz niektóre narzędzia, jak i budynki, bo te budynki również musimy sobie kupić. Nie jest tak, że nie wiem, otwieramy crafting menu i sobie tu spawnujemy nie wiadomo z czego. Ale właśnie musimy dane piece, nie piece pokupować, więc to w ten sposób właśnie działa. Mamy oczywiście mapę. Jesteśmy tutaj w Ember Cradle. Mamy tam jakiś sklepik i tak dalej. I tak jak widzicie, mamy 2, 4, 6 dig site'ów, w których możemy kopać. Mamy jakieś tam sobie oczywiście sklepiki, jakieś różne jewelry store i tym podobne. To jest najlepsze. Ja zauważyłem, że jeżeli włożymy coś do tego wózka i potem go weźmiemy, już nie ma opcji, żeby to spadło. Możemy sobie skakać, nie wiem, brykać ile chcemy. To i tak nie spadnie. Co, nie możesz zaparkować? No, parkuj. Dobra, oprócz oczywiście łopaty, mapy oraz wózka mamy do dyspozycji szczotkę, żeby sobie umyć plecy. Wiadro, żeby sobie plecy opłukać. I miskę, żeby umyć stopy. Nie, żartowałem. Ogólnie potrzebujemy tego wszystkiego po to, żeby móc obczyścić surowce. Troszeczkę dziwne jest moim zdaniem napełnianie tej wody, bo no, lepiej byłoby chyba wziąć lewym kliknąć i napełnić, niż tak zrzucać to wszystko, no ale twórcy zrobili jak zrobili. I żeby teraz pozyskać z tego surowca, musimy oczywiście sobie coś wykopać, nasypać. No i mamy teraz błoto. Bierzemy szczotę. I pyk. Coś pierwszego. Ruda złota. Oczywiście pakujemy ją sobie na grajdę. Brakuje mi tutaj naprawdę jakiegoś takiego właśnie baniaczka z wodą, czy coś w tym stylu, bo chyba nie możemy tego robić w ten sposób. Wiem, że da się przelewać. Napełniło? Napełniło się. Właśnie, no, trzeba jeszcze trafić. To jest kropka. Ej, tej kropki nie było jeszcze wczoraj. Tej kropki jeszcze wczoraj nie było. Co to jest? Ruda żelaza. Dobra, kopiemy większą dziurę.
Więc tak, to dzisiaj jest cały gameplay. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, hej hej. Nie no, oczywiście żarcik. Oczywiście żarcik. Oprócz tego, że my sobie te surowce tutaj wydobywamy, no to będziemy jeszcze mogli oczywiście kraftować różne rzeczy. Oczywiście będziemy mogli kraftować różne rzeczy. Dawaj to wiadro. Ej, no tej żółtej kropki nie było, albo jej nie widziałem. No chyba była czarna ostatnim razem, bo tutaj coś takiego w opcjach jest jak kolor docelowy. I nie rozumiem, o co chodziło i ja miałem czarny. I być może, tak, to był czarny kolor, ja po prostu go nie widziałem. A jak zmieniłem sobie na różowy, to już go zauważyłem. To już go zauważyłem. Kurde, ile tego żelaza. No i czym głębiej kopiemy, tym mamy większe szanse na różne rzeczy. Na bardziej cenne rzeczy. A? Kolejne złotka. Myślę, że możemy przejść się i już to posprzedawać, wiecie? Mamy tak, 3 rudy żelaza i 2 rudy złota. Początek ciężki, ale przy okazji sobie zwiedzimy może te sklepy. A nie, tak będziemy tylko kopać i kopać i kopać. Craft table in ice helm. Znaczy, wiecie co, bo ja właśnie, ja troszeczkę głupio zrobiłem. Bo w tutorialu uczą, żeby nasze surowce trzymać sobie właśnie w tym, naszej miejsce. I to nie byłoby głupie. Bo jak sadzimy do miski, to również to nie wypada. A miskę możemy postawić... O Jezu, myli mi się. Myli mi się. Miskę możemy sobie postawić na przykład na blacie i sprzedać całość, co jest w misce. Więc tak, Shiro jest troszeczkę dzisiaj nieogarnięty, czy dzisiaj. No zazwyczaj jest nieogarnięty. O i patrzcie, teraz możemy sobie to wziąć do ręki i nie ma opcji, nie wypadnie. Nie ma opcji, nie wypadnie i możemy sobie biegać. Maszyny używane... Nie, ływane, maszyny ływane. I myjowane i ołe. No, to się dowiedzieliśmy. Wiertło z tego żelaza. Fajnie. Klucze naprawcze. Do tego sobie na razie nic nie kupimy. Zrobiłeś zupę już? Miskę na zupę. Zapotrzebowanie na przedmiot. Wszystkie treści są podane według wagi, nie ilości. Masz to. Ja ci tego nie zrobię na razie, nie mam czasu. A nie. Nie da się tego podnieść. Oh no! Anyway. Dewitujące. Tomas, spadaj na bambus. Tools and equipment. No i tutaj właśnie to będziemy potrzebować. Szukasz, czegoś szukam. Będziemy potrzebować tak, na pewno nie nowej łopaty. Sortownika ręcznego też nie. Wędki, rzucalne TNT, pochodnie też nie. Rura wodna też nie, łóżko polowe też nie. No chciałem kupić pieca, ale nie widzę tu pieca. A tutaj coś jest, jest tygiel, jest forma odlewnicza. Jest mały piec, 86. Tylko tak, u niego się nie da sprzedać chyba. Próbujemy oczywiście naszego złotnika. On chyba był na górze. On chyba był na górze, tak mi się wydaje. I robi się ciemno. Jubiler. 26? Ale bieda. Dobra, ale mamy przynajmniej 26. Nie, no to za mało, za mało, za mało, za mało. Bida Edition. Musimy więcej nafarmić tego.
Ile ja potrzebuję mniej więcej? 86 plus 42, o Jezu, od cholery. Ale mogę kupić przynajmniej tygiel. To tak, tutaj się kupuje w ten sposób. I mam na 18. Będziemy, chociaż i tak będę leciał, kurde, dwa razy, ale jestem głupi czasem. No dobra. Kupione, kupione. Tu będziemy kasę trzymać. Nie da się tak, no. Ale tak też się nie da, to tylko w miejsce się dotrzymać kasę, niedobrze. Zabieram ten tygiel, co kupiłem. Nie wysypało nam się, ale widzę, że te pieniążki są przyklejone. Dobra, tygiel już mamy. To dalej się bawimy. Dalej się bawimy. O. Dobra, kop dziurę. Kop dziurę. Ale kasę to ty zabierz stąd. Op. Kolejne żelazo. Kurde, bida. Myślałem, że jak będę już głębiej kopał, to troszeczkę więcej znajdziemy tych surowców, ale widzę, że nie. W taki sposób to my możemy to do ustalonej śmierci robić. Kolejna ruda żelaza. Nie chcę żelaza. Oddaj mi to. O. Ja myślałem, że my szybko sobie kasę zarobimy, ale chyba tak to nie będzie wyglądać. Uuu, odłamki. Tajemniczy odłamek kryształu służy do zasilania maszyn górniczych. To świeci. Czyli jesteśmy na dobrej drodze do kopania. Zostaw to. Micho, złoto. Ciekawe, ile kosztuje to cudo do zasilania. Jest droższe od złota, czy nie? Żadnych kryształów jeszcze nie dropnęliśmy. Na tutorialu to dropiło co chwila. I szybko kasy się farmiło. O, kolejny odłamek. Czyli on jest zapewne gównowarty. Głębiej, jeszcze głębiej. Jest tu. Nieoszlifowany szmaragd, no w końcu. Szkoda, że go nie mamy jak oszlifować. Ale głęboko. Tym razem kolejna ruda żelaza. Interesujące. Interesujące. Teraz naprawdę się głęboko kopaliśmy. Nie chciałem tego, chciałem to. Kolejna ruda żelaza. Dobra. Może nas będzie stać już na tygiel. Znaczy nie na tygiel, przepraszam. Nie wiem, czy chcę to sprzedawać, no ale dobra, zobaczymy, ile to kosztuje. Te kryształki też zabieram oczywiście. Jak to się ładnie świeci. Wow, elegancko. To bym sprzedawał. No i panie jubilerze, lecimy do ciebie. Tam się miska ładnie świeci. Dobra.
Ile to kosztuje? 54 tylko? No panie, ale przecież to... 9? To ja nie chcę. Sprzedam, ale reszty to ja nie chcę. Ojej, on tego nie chciał kupić. Okej. No to dupa, to te kryształki nie są na sprzedaż. Niedobrze. Drogi kochani, za kamerę, ale musiałem się napić kawy. Musiałem się kawki napić. Ja to już coś mogę sprzedać. Chyba nie. Ile tam było za ten piecyk? 86? 86. Mamy ile? 25? Dobra, ale na razie się nie opłaca tego kupować. Będziemy mieć tygiel, formę, a nie będziemy mieć pieca. O, i ładnie. Wysypane. No i kolejne żelazo. Tam już nie dosięgniemy. Musimy rozkopać dziurę. Ej, a jakbyśmy zrobili to w ten sposób, że... O, właśnie w taki sposób. Byśmy się bardziej wkopali do środka. No, możemy różne rzeczy tworzyć z tego piasku. Nie prawie się jeszcze wpierdzielił. Trzeba pamiętać, że mamy na tej łopacie piasek. Chociaż go nie widać, ale mamy. Ale mamy. Złoto. Pewnie też nic tu nie będzie ciekawego. Żelazo. Niby czym głębiej, tym lepiej. Guzik, prawda? Przynajmniej nie w tym momencie jeszcze. Dobra, dwie rudy złota. Jeszcze trochę i nawet kupimy piec. Ale tak potrzebujemy i formy, i pieca, czyli ponad 120. Nie widzi mi się to. No ale naprawdę musimy trochę tą automatykę zacząć robić, bo kopanie jest dosyć męczące. Dobrze, nam to złoto leci non stop. A nie samo żelazo i żelazo i żelazo. Nie oszukuj. Że niby odłożyć nie mogłeś. No wiesz co? No, przestań. Złotko? Kolejne złotko. Ale by tu sztabek już było. Ale nie mamy niestety pieca. No i żelaz. Jedź. Dobra. Trochę niżej. Po co? Dupa. Żelazo. Już trochę tego sypu nazbieraliśmy. Teraz pójdziemy chyba znów to sprzedać. To było tu. Co tyle tego żelaza leci teraz? Dobra, zbieramy grajdą.
Tam już chyba trochę kasy nawet mieliśmy. Zobaczymy, ile teraz wyjdzie. Nawet chyba ten nieoszlifowany smaragd zgarnę. Ile tu jest? 45, my trochę sprzętu mamy. Sprzętu, trochę kasy mamy i sprzętu. Dobra, no to ja to biorę na wózek. Bo myślę, że zrobimy teraz zakupy. Mam przynajmniej taką nadzieję. Mam nadzieję, że zrobimy zakupy. Ale się sprintować nie da tutaj. Ja przeczytałem tam, że idzie dzień, w którym kupię nową córkę, a nie ciężarówkę. O matka. To 21. No dawaj. O kurde, ile hajsu. Tylko jak łączyć te staki? O, połączyło się, dobra. Wszystko cenuję wagowo. To w takim razie ja idę po ołów. O, nie, cena w sumie jest droga. Dobra, czyli tak, 160 końców. Powinno nam na piecyk starczyć. A ile tutaj te rzeczy kosztowały? No możemy od razu sobie pokę wyżej pójdziemy. A, 430. A, no, Seshira poszedł cenowy w pół, epokowo wyżej, na pewno. Bla, 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 bla. Mały piec, bierzemy to. Wartownik ręczny to nie. Forma odlewnicza też. Ile tam już wyszło? 120, jak ty drogo tu masz, panie! Za kawał złomu? Kawał złomu, tyle pieniędzy. Tyle pieniędzy, panie! 54 nie starczy nam. 212. Gdzie to? Jak dałbyś jakąś promocję, a nie? Osiem nam dostawił Menda. Widać, że nosek długi. If you know what I mean. Dobra, piecyk mamy. Ty co? No. Jest, jest. No i teraz zaczyna nam się epoka odlewnictwa, kochani. Epoka odlewnictwa. Teraz nasze wszystkie surowce będą warte troszeczkę więcej. Gdzieś tu sobie zaparkujmy. Z tyłu tak, pyk. Aha. No weź. Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Ten piesek się stawiał w ten sposób. Mamy jeszcze formę. Teraz formy nad treścią. Tu jest nasza kasa. Teraz w trawie tutaj pogubię wszystko. Lercia, no. Dobra, ty tu wracasz. Ty w sumie ty możesz sobie leżeć na razie. No i kontynuujemy. Znów to samo. Spokojnie, moi drodzy, przyzwyczajajcie się, tak wygląda całe życie. Monotonia. Od tego jest potem YouTube. Dobra, mamy pierwszą rudę złota. I topimy dziada. Zobaczymy, czy się to rozpłynie.
Miałem ostatnio takiego właśnie baga, że musiałem to wyjąć i włożyć z powrotem, dopiero się rozpłynęło. Chyba tu jest to samo. O, rozpłynęło się, dobra. Jest sztabeczka. Sztaba złota. I to teraz można sprzedawać. A nie jakieś samorodki złota. Hip, 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 hip. Trzeba zobaczyć, ile mniej więcej kosztuje samorodek, a ile kosztuje cała sztaba. Żelazo. Żelazo. Ciekawe, czy da się na przykład zrobić tego więcej. Zaraz zobaczymy, zaraz będziemy testować. Na tutku tak sobie nie patrzyłem, czy się da. Mieć? Ruda kamienia rdzeniowego. Samorodek kamienia rdzeniowego. Można przytopić go w tyglu na sztabkę lub przydać jubilerowi. Wow. Tego nie widziałem. Op. Saving. Kolejna ruda żelaza. No właśnie, teraz zdaliśmy dwa. Zobaczymy, czy w tych sztabkach... No tak właśnie słabo. Pytanie, czy sztabka sztabce równa. Bo jeżeli dostaniemy na przykład dwa razy więcej za tą, no to wiadomo, że się bardziej opłaca. Już nie sądzę. Przetop się, przetop. No, przetopiło się. To postarajmy się jeszcze jedną sztabkę żelaza ogarnąć. I sprawdzimy, zrobimy testa. Zrobimy testa. No akurat jest ruda żelaza. Wow, wow, wow. Nie skacz, nie skacz. Dobra. I mamy pojedynczą sztabkę żelaza. Czy to tak na pierwszy rzut oka się czymś różni? Nie, nie różni się niczym. W teorii. Mamy tylko dwie sztaby żelaza, więc się nie przejmuję tym. Mógłbyś się postawić? Nie mógłbyś się postawić. Mógłbyś się postawić. Dziękuję. Jedna. Druga. To też sobie sprawdzimy. No to do jubilera. Sprawdźmy, ile to kosztuje. I czy się opłaca. Waga 26,5 kilo. Nie mam wagi. No dobra. Coś ci tam przyniosę. Ale to za chwilę. Nawet testy muszę zrobić. Ciekawe, czy tą wagę da się kupić. Ile? 81. Wow. No dobra, teraz co jest worth? To kosztuje 16. A to kosztuje 25. Ale to i tak się nie opłaca. 16 to powinienem 32 dostać. Z sensu. A ile sztabka? 15. What? Sztabka złota kosztuje mniej niż sztabka stali. Czy stali? Żelaza. Ale to jest mieszanina.
125 kosztuje. No to tak lipa. O kurde. Ja myślałem, że to kurde, nie wiadomo co to będzie. To takie... Tyle co. Dawaj kasę. Nie opłaca się. Waga jest mi potrzebna. To wjeżdżam, pyk. Pełm górniczy. Lampka montowana na głowę silnik Z, aby założyć patrząc na hełm. Lampy. Młotek budowlany. Rychowy pieniądze, wody i ziemię. Co to nam się nie przyda? To jak na narzędzia. No tak, musimy kupić na pewno kowadło i musimy kupić jeszcze... Mnie głównie kowadło bym kupił. Myślałem, że kasę zostawiłem tam. O, zestakowało się, 119. No to kupmy kowadło i zobaczmy, co tam dalej możemy sobie wykrafcić z tego. Tamten chciał miskę. Ale to jeszcze młotka potrzebujesz, jed. Młotek drugie tyle kosztował, prawda? 105. Niedobrze, nie stać nas. Tu zostało ile? 33. To niech zostanie. I tak tu będziemy przychodzić, i tak będziemy przychodzić, więc na razie biorę tylko kowadło. Dobra, i co my tu możemy robić? Możemy zrobić miecz, topór, długi miecz, jakąś biżuterię, potrzebujemy kamienia szlachetnego, naszyjnik, kurde, no to dalej kopiemy. A właśnie, bo jeszcze chciałem zobaczyć, czy na przykład nie możemy tego zrobić w trochę lepszy sposób. No nie, nie w taki. To nie jest lepszy sposób. O, na przykład tak. Runa żelaza. Bo nie wiem, czy właśnie nie będzie lepiej nawet sobie delikatnie dłużej pochodzić, ale... Wodę mieć cały czas w ręku, że tak powiem. W ręku. Wodę mieć w wodzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zaoszczędzamy ilość ruchów. Jeszcze coś muszę zobaczyć za chwilkę. No, no szukuj. Co to było? Żelazo. No właśnie, teraz chcę zobaczyć, czy musimy wyciągać to stamtąd, czy możemy sobie zrobić na przykład jakąś większą ilość. No weź, przestań. Możemy zrobić tutaj większą ilość. No i fajnie. I to Shiro będzie bugował grę. Ograniczamy ilość ruchów do minimum. A, jeden grawisz, pomyliłem się. Wiecie, jakie to jest ciężkie z ogarnięciem? Jak tak się chce szybko? To człowiekowi to nie wychodzi? Naprawdę. Ciężkie. Kurde, że ja nie wpadłem na ten pomysł wcześniej. I teraz to elegancko idzie. No i jak tam nasze rzeczy? Kamienie szlachetne. A czy na przykład da się
da się pomieszać surowce, na przykład to jest żelazo, rozumiem. I na przykład złoto chcę pomieszać. Przez żelazo. Zobaczymy, czy się da. No, top się top. Coś się zrobiło. Topka złota. No to dupa. Myślałem, że może jakaś zrobi się mieszanina, wiecie. Ale niestety nie. Niestety nie. No, naprawdę? Mam nadzieję, że jest przynajmniej... A, dobra. Dwie się zrespiły, dobra. Nieważne, nieważne, nieważne. A da się to przetopić? Da się! Już tak się nie świeci chyba, co? No jednak się świeci jak psuje i co, dobrze. Nie jest źle. Powinienem mieć teraz 3. I są 3 sztaby. Się boję, że to się popierdaczy. Dlatego tak sprawdzam. Ciekawe, czy my to będziemy mogli sprzedać teraz. Dobra. 4 sztabki. Tego fajnego minerału, że tak powiem. No, do rzeczorków. A ciekawe, czy da się na przykład szmaragd złożyć. Nie. On się nie przetapia. On nie reaguje. Dobra. Z automatu napierdzielam. Kurczę. Się zmienia szybko. Oj, tu się nie wiem, czy nie wylało. A jednak nie. Chciałbym przed końcem odcinka, bo widzę, że już się zbliża powoli koniec dzisiejszego naszego odcinka. Chciałbym zobaczyć, ile jeszcze za to... Oh no! Oh no! Chciałbym zobaczyć, ile za to weźmiemy. Się chyba nawet nie da wylać tego na podłogę, z tego co widzę. Zróbmy test. No, tak jak myślałem, nie da się wylać na podłogę. To dobrze. To dobrze, dobrze, takie zabezpieczenie tutaj jest. Cieszy mnie to. Niezmiernie. O, moi drodzy, ale... Kurde, normalnie. Te 400 będzie. Te 400, nie wiem, znam, że cię to nie przyjmą nam tych w ogóle sztabek. Tych świecących. Ja chcę zobaczyć oczywiście jeszcze 19. Jedno powinno być droższe. 6? Trzydzieści dwa. Ej, tu każda ma... 15. Każda jest inna. Ten każdy samorodek waży zupełnie inaczej. To 16, ale dupa.
Tak, myślałem, że tam tych sztabek nie przyjmą. Takie ładne, błyszczące. Przecież na pierścień to się przydaje, jak nie wiem. A idź ty w cholerę. Dobra, ale możemy młotek już zrobić. Zrobić, kupić. No to kupmy. To kupmy. A nie chcesz może tego? Ej, a ty przypadkiem nie chcesz kupić? Tu nie ma sprzedaj. Tu nie ma sprzedaj. Dobra, ile tu jest? 149. No to bierzemy młotek. On akurat 105 kosztuje. Nie, nie da się tak. Zaraz potem o tak przyjdę spokojnie. Gdzieś świeci jak naprawdę psu jajce na wiosnę. Ojej. Bierz młota. Omer! I tak, w teorii możemy zrobić miecz. Czy możemy zrobić miecz na przykład z tego? O nie! Coś się zarżnęło. No nie mówcie, że gra się wykrzaczyła. Chyba się gra wykrzaczyła, kochani. Nie, na szczęście nie. Co to było? Co to było? Nie mogę zrobić tego? Ale ja chcę. A, poczekajcie, bo jestem głupi. A, ona się nie nagrzewa. To się niestety nie nagrzewa. Dobra, to spróbujmy sobie jeszcze zrobić. No szybciorka. Idzie łopata do łapy. No, nie ty. Serio, szmaragd nieoszlifowany teraz. Ja nie mam czasu, chciałem zobaczyć na szybko jeszcze, no. Żelazo? Ruda żelazna, dobra. Okej. Nie, jeszcze. Trzeba rozgrzać to. Da się to przetapiać, ej. Da się to przetapiać, to dobrze. Rozgrzej się na szybciorka. O, jest sztylet. Topka żelaza 1. Sprzedaj na giełdzie u jubilera lub handluj z wieśniakiem. Zobaczymy, ile takie cudo kosztuje. Wiem, że lecę tylko z jednym, ale jestem ciekaw. Ile on nam za to da? No, od cholery, 13. To już ta sztaba była więcej warta. Nieopłacalne. Nieopłacalne totalnie. Totalnie nieopłacalne. A tutaj widzę, że się tak samo świeci jak... Tutaj się tak samo świeci na zielono. Lub jakieś świetliki po prostu. No waga. Czy tu jest gdzieś waga? Kamień szlifierski oczywiście też nam będzie potrzebny. Korek. Nie wiem po co, ale... Ełm górniczy. Wagi nie widzę. Wagi nigdzie nie widzę. Pochodnia stojąca. Wędki. Nie ma. Trzeba iść szukać i tyle w temacie, no.
Innej opcji nie widzę. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grę dla was Shira. My się oczywiście widzimy, myślę, że w następnych odcinkach z Hydronir. Bo naprawdę mnie to wciągnęło. Naprawdę mnie to wciągnęło. Bardzo przyjemnie mi się w to gra. Mógłbyś na przykład się połączyć? Ja cię tu chwalę. O, no. 57. No i co, moi drodzy, do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej.